Oj, chłopaki z Urbex History mieliby co robić tutaj naprawdę. Tylko takich urbexowych budowli bardzo często najlepszym sposobem na określenie jego wieku jest sprawdzenie porzuconych telewizorów. Tutaj mamy telewizor Panacolor. Kineskopowy telewizor. Wygląda dość staro. Nie wiem, jakie to mogą być lata. Lata 70 może? To by chyba były ściany w takim razie. Wygląda jakaś recepcja. Nie ma ściany, dosłownie ściana została rozwalona. Jesteśmy na dachu teraz. Jaki design budynku. Szalone to jest, zobaczcie jakie niby armaty. Świetne. Bardzo mi się to podoba. Ohayo gozaimasu. Witamy w prefekturze Koci. Wreszcie dotarliśmy. Wreszcie. Udało się, ale niestety pogoda się trochę popsuła. Dzisiaj nocowaliśmy tutaj na parkingu, jak zwykle za free. Pamiętajcie, van life w Japonii. Darmowe parkingi prawie wszędzie z toaletą. Jesteśmy na cyplu Muroto. Półwysep Muroto. Jesteśmy na takiej górze. Ale niestety się zepsuła pogoda, więc wschodu słońca nie było. Ale mieliśmy wczoraj bardzo ładny zachód słońca. Więc przynajmniej tyle udało się zobaczyć. Plan na dzisiaj jest bardzo lightowy. Przejedziemy się wzdłuż wybrzeża w kierunku miasta Koci i pozwiedzamy troszkę po drodze różne piękne, stare miasteczka, wybrzeże, chociaż no przy tym świetle nie wygląda to może aż tak dobrze, jak powinno. Niestety prognoza pogody zapowiada się nie najlepiej na najbliższe dni, a to oznacza, że będziemy mieli poważny problem, jeśli nie będzie słońca, ponieważ mi się zacznie kończyć po prostu prąd w kamperze. Nasz kamper nie ma aż tak silnej baterii. Jeśli będzie tak no 3-4 dni w ten sposób, czyli bez słońca i samochód mi się nie będzie ładował, no to jedyny sposób, żeby go ładować, to jest albo z gniazdka, albo w trakcie jazdy lub włączonym silnikiem na postoju. To może być kłopot, jeśli będziemy mieli taką pogodę w najbliższym czasie. A niestety prognozy są nie najlepsze. Trochę taka pogoda, jakby pora deszczowa się zaczynała, a jest dopiero co 22 maja teraz? Jeśli oglądacie naszą serię od początku, to pewnie widzieliście odcinek o pielgrzymce Ohenro, czyli pielgrzymce wokół całego Shikoku przez 88 świątyń. I tutaj na półwyspie Muroto znajduje się świątynia numer 24. Dla wielu pielgrzymów bardzo ciężka, żeby się dostać, bo nie dość, że jesteśmy na bardzo wysokiej górze, to także tutaj idzie się przez długi odcinek, kilkanaście, 20-30 km, gdzie prawie nic nie ma po drodze. Jesteście całkowicie zdani na siebie, nie ma ani automatów, ani sklepów, ani hoteli, nic dosłownie nie ma, więc bardzo ciężki odcinek. I wczoraj, żeby pomóc pielgrzymom, bo było bardzo gorąco, rozwoziłem zimne drinki na rowerze właśnie na tej najgorszej trasie i rozdawałem różnym pielgrzymom. Minna ni, mizu, cymetai mizu kubatemas. Dozo, sorti richi ga i? Nani ga i? Tansan? Sorti richi. Arigatou gozaimasu. Mizu dozo. Tansan? Tansan ga i? Tansan? Hai, dozo. Tansan arimasu yo. Tansan i? Raichi ga suki? 1602. Hai, yatou gozaimasu. Konnichiwa. Kyou wa atsui ne. Nani chi me? Ohenro? 6日? 9日? Oh, kyou. Tansan? Dozo. Maybe you need some more energy. This is also pretty good. Day 9 from temple number 1? Yeah, that's right, yeah. From temple number 1, 9 days to get here? That's fast actually, it's so far away. Yesterday we did 45 kilometers. Uh-huh. How many in total already? Over 300. 300 kilometers, wow, that's amazing. Nearly 35 kilometers. That's so cool, that's impressive. You want to do the whole thing, right? Yeah, we're doing the whole thing. O, to jest prawdziwy mnich chyba, słuchajcie. O, zatrzymamy się. Konnichiwa, Ohenro chu desu ne? So desu, Ohenro. Wow. Kyou, nani ga ii? So, saida. Saida, tansan? Tansan yoroshii desu ka? Ato, energy mo aru yo, jeru. Koko kara nani mo nai yo.
頑張って。ありがとうございます。すみません。桑子の孤独をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと。Udało się pomóc 9 pielgrzymom w trakcie mojej wczorajszej wycieczki. Było bardzo fajnie. Jeszcze będę jeździł na rowerze na Sikoku na pewno. No, to jest widok, którego się nie spodziewałem. Tutaj na tej pamiątkowej latarni, którą jakiś wierny zakupił, jest portret Jana Pawła II. Bardzo proszę. John Paul II, 1920-2005. No, nie spodziewałem się tego, tak? W świątyni buddyjskiej jest i papież, nasz polski papież. Polska górą, widzę. To wcale nie oznacza, że papież tu był. Nie wydaje mi się, żeby tutaj był. Ale Jan Paweł II był w Japonii, robił tutaj pielgrzymki. Między innymi poświęcił piękną katedrę, która znajduje się w Tokio. Wspaniała katedra, naprawdę cudowny budynek. Warto tam pojechać. I tam też jest taka specjalna tablica pamiątkowa, gdzie jest napisane właśnie, że Jan Paweł II przybył tutaj i poświęcił tą katedrę. Dużo widzę pielgrzymów w środku jest. Oni pewnie właśnie z rana tutaj przychodzą do niej. Pełno pielgrzymów, wszyscy z rana przyszli do świątyni. Pielgrzymka polega na tym, że idzie się od świątyni numer 1 do świątyni numer 88 wokół całego Sikoku. Bardzo ładna ta świątynia jest, przepiękne są te konstrukcje drewniane. To jest bardzo stara wieża, taka dzwonnica. Pielgrzymi zaczęli się modlić teraz. Tutaj znajduje się recepcja świątyni. Widzicie, jest kolejka. Państwo stoją ze swoimi książeczkami pielgrzyma i otrzymują wpisy. Takie kaligrafii bardzo ładne. One są odpłatne, więc trzeba przygotować troszkę gotówki, żeby móc otrzymać takie wpisy. Jest to oczywiście forma wsparcia świątyni. Dla was pamiątka. Ale to trochę kosztuje. Jest ta świątynia opisana też po angielsku. To miło. Coraz więcej turystów przyjeżdża z zagranicy, więc jest to potrzebne. Jest także miejsce, gdzie pielgrzymi mogą przenocować. Henry Center Lodging for Pilgrims. Ten pawilon jest przepiękny. Jest stare drewno. Bardzo stare. Słuchaj. Piękny zapach jest tych kadzideł. Dojechaliśmy do Muroto UNESCO Global Geopark na samym krańcu tutaj Sikoku. Pięknie to w ogóle wygląda, bardzo mi się podoba ten kształt tego cypla. No i podejdźmy zobaczyć, jak to wygląda. No dzisiaj trochę kiepska pogoda, więc może nie będzie wyglądało to aż tak ładnie, powinno. Ten fragment Sikoku w ogóle powstał przez ruch płyt tektonicznych. Płyta filipińska, ona tak się tutaj zanurza coraz głębiej i wypycha w ten sposób ziemię. I w ten sposób powstała właśnie ta ziemia, ta góra tutaj, Muroto. I cały czas rośnie w prędkości 2 metrów na 1000 lat. Ale piękne te skały. Zbliżamy się już do morza. Jakie postrzępione są. Ciekawy kształt naprawdę. Te pionowo ustawione strzeliste skały pierwotnie były na dnie oceanu. Poziomo. Potem zostały przesunięte w ten sposób, że są pionowo i wyciśnięte w górę, nie? Niesamowicie to wygląda. Gdzie wchodzisz? Tu na górę? Wejdziecie razem z Rinem? A że jako w tych sandałach to trochę niebezpieczne jest. By się nie wywaliła. Będzie koniec wycieczki na Sikoku. Jako uważaj, nie spadnij. Nie. Jestem w porządku. Kare wa Nakaoka Shintaro to itte, bakumatsu no tosahan no samurai deshite. もう一人その土佐藩には、坂本龍馬っていうスーパースターがいるんですけど彼と一緒に明治維新を進めた、侍ですね。Jedziemy teraz na zachód w kierunku miasta Kochi. Po drodze zwiedzimy jeszcze parę miejsc, zjemy coś dobrego oczywiście, bo o tym jest nasz vlog przede wszystkim z Sikoku. Dobre jedzenie i dobre sake. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z tej prefektury Kochi. Szczególnie ten region od miasta Kochi tutaj do Muroto. Przepiękne jest to wybrzeże. Wspaniale się tu na rowerze jechało i no uwielbiam to miejsce, naprawdę. Bardzo mi się tu podoba. Ajko, co jest grane? Czemu tutaj budynki są tak przewrócone na bok? To jest po trzęsieniu, czy to jest ze starości po prostu? Co to jest w ogóle? Co się stało? Szalone.
aż musiałem wysiąść i zobaczyć ten budynek, jak to jest po prostu rozwalone totalnie. Najbardziej szokujące jest to, że tam po drugiej stronie, tam jest do obok, przecież normalny budynek mieszkalny, zwykły blok, ludzie tam wywieszają pranie i za oknem mają totalnie rozwalony, przewrócony budynek, jak po jakimś gigantycznym trzęsieniu ziemi, który już zarósł i się totalnie rozpadł. Co jest grane Japonią? Ten odcinek się zaraz zrobi z tego urbexowy odcinek chyba, naprawdę. To jest nienormalne. On się przewrócił na ten budynek obok, który też jest totalnie już przejęty przez naturę, bo jest opuszczony. Jak pojedziecie na prowincję w Japonii, to bardzo dużo jest właśnie takich opuszczonych budynków. Tego jest coraz więcej. Opustoszałe całe wioski wręcz. Puste domy, jeden za drugim stoją. Mieszkańcy poumierali ze starości. Nikt już tam nie chce mieszkać, nie ma pracy. Młodzi wyjechali. I tak powoli po prostu wymiera ta Japonia na prowincji w niektórych miejscach. Majko, to chyba będzie urbex vlog. Co tu się dzieje? Teraz czas na obiad. Kimedon, czyli jest ryba z ryżu. Słuchajcie, choć jest świnie z dobre jedzenia i sake. Udało się wbić bez kolejki. Restauracja wydaje się dość popularna. Tam są już zarezerwowane stoliki dla jakichś grup. A jak co bierzesz? Może też ma górę jakiegoś tuńczyka stąd? Ja zamawiam to. Muro to. Kimedon. Wygląda super. Muro to kimedon narimasu. Kimmeno teriyaki, kihada maguro, daruma, mebachi maguro no kodomo ni narimasu. Teme kimmeno aburi desu. Aburi wa mou kame dake satta na. Ale tej ryby dużo. Kimmeda, przysmak. Naprawdę przysmak w Japonii uwielbiam. I to jest z sosem teriyaki. Mamy też oczywiście tutaj sashimi. Jest sashimi z kinmedy i maguro. A tutaj mamy gotowaną rybę bonito, katsuo. Jest też jej zupa z kawałkiem ryby kinmeda. No, cały zestaw wygląda naprawdę przepysznie. Kochiken no kinmeda gyokakuryo wa zenkoku 4位. A so desu. Chinamini 1位 wa Shizuoka. Moja hometown. Kono Muroto no kinmeda wa gyojou ga chikaku nanode sugoku shinsen da so desu. Gabiste. Ja bardzo lubię kinmeda. To jest kinmeda z sosem teriyaki. Uh-huh. Bardzo dobry. Już nie jest surowa, gotowana. Ja posypię trochę tym pieprzem, sansho. Dakimasu. Bardzo miękkie mięso. Żadnych ości nie ma w tym. Rewelacja z tym pieprzem, sansho. Super, naprawdę. To pod tym jeszcze jest ryż oczywiście. On też nasiąknął tym sosem całym. Teraz robimy dashi chazuke. I dodajemy zupa dashi. Mieszamy łyżką. Grunda, pysznie. Zupa rybna. Sashimi jeszcze. Jedzenie ucieka. No, to żeśmy sobie pojedli. 5000 jenów za dwie osoby, za prawdziwą ucztę. Ja wziąłem najdroższy set, 3200 jenów, Aiko 1800 jenów. Ja jestem full. Było naprawdę rewelacyjne. Tak, bardzo, bardzo dobre jedzenie. Kimmeda jest normalnie bardzo drogie, droga ryba, więc... Tutaj dobra cena? Dobra cena. Tak jest. Przejechaliśmy parę kilometrów i jesteśmy w takim historycznym miasteczku Kiragawa. Chciałem wam pokazać takie typowe miasteczko z dawnych czasów, jeszcze jakby z epoki Edo,
takim starym stylu. Myślę, że będzie ładnie. Kiragawa Important Preservation District Traditional Buildings. To jest taka typowa zabudowa mieszczańska różnych kupców, handlarzy i wciąż w całkiem dobrym stanie wygląda to bardzo ładnie, klimatycznie. Jest klimacik, jak z filmu samurajskiego. Wow. Piękne domki. I pusto. Nikogo prawie tutaj nie ma. Naprawdę spokojnie. Ale jest banku? Jest bank. Takie miejsca to jest właśnie odpowiedź na przeludnienie turystyczne Japonii. Miejsca, które są zawalone po prostu turystami. Już ich normalnie nie da prawie zwiedzać, przez to, że jest tak dużo turystów, gdzieś w Kioto, nie, w Tokio, w niektórych miejscach. Te najbardziej popularne spoty. Tego właśnie zachęcam do podróżowania w miejsca takie jak Shikoku, Kyushu, nie, gdzieś dalej, bo tu wciąż można znaleźć dużo pięknych, starych uliczek, klimatycznych miasteczek, wiosek i nie ma tylu turystów. Jest zupełnie inne doświadczenie. No i tutaj jest jak z filmu. Czuję się jak w dawnym Edo. Można się poczuć jak w filmie samurajskim. Rin, proszę nie sikaj na zabytkowe budynki sprzed 200 lat. Jaka muzyczka z epoki Showa. Jest klimacik, taki sklepik jest tam w tle? Czy to czyjś dom? Trudno powiedzieć. To jak pięknie. Tradycyjny stary dom. Jakieś chyba centrum turystyczne. Jeszcze wywieszone są te karpie. One są z papieru, więc już ledwo się trzyma to. To jest na święto chłopców 5 maja wywieszane. No właśnie, to już w sumie druga wioska tutaj na Shikoku, którą taką właśnie ładną widzieliśmy. I też tam było to wszystko pozamykane w ciągu tygodnia. Tylko w weekend coś się działo. Z te miejsca są jeszcze, no, że tak powiem, aż tak mało turystyczne, że właścicielom tych lokali się opłaca tylko i wyłącznie prowadzić biznes na weekend, nie? No trochę szkoda. Trochę szkoda. Bo inaczej no, to powoduje, że też jak ktoś tu przyjedzie poza weekendem, to nie ma co robić za bardzo, nie? Tutaj wchodzimy do ładnej świątyni. Okej, okay, nie wiem, czy tutaj damy radę. Tak stromych, wysokich schodów do świątyni to ja chyba jeszcze nie widziałem. Jakiś obłęd. Ale tu jest wysoko. No trochę miasto duchów, szczerze powiedziawszy. A naprawdę potencjał by tutaj był turystyczny. Bo te domki są śliczne, jest klimat. Ajko, tu chyba jest jedyna otwarta kawiarnia w tym miasteczku. I to w ogóle też przejdziesz obok tego i nawet byś nie zauważył. Tylko jest zdjęcie jakiegoś tortu i kawy. Nie ma. Tak, w ogóle nie ma żadnej reklamy. A marketing to słabo, ale spróbujemy może wbić. Fajne też doświadczenie. Bo to jest w sumie jej dom i jej pracownia. Ta pani jest nauczycielką kaligrafii. Shodo. Zobaczcie, jak piękne prace robi. Dzisiaj mówiła, że później ma lekcję kaligrafii. Tutaj są różne certyfikaty. Zobaczcie, zdjęcie rodziny cesarskiej. Jest tak bardziej, bardzo tradycyjnie. Jeszcze jest cesarz Showa po lewej. Cesarz Hisahito, nie? Bardzo stare zdjęcie. Wow. Ale ładny pokój. Zobaczcie, jaki stół. Tradycyjny pokój japoński. Japoński pokój. Mamy tokonoma, czyli taką wnękę na kaligrafię, jakieś ozdoby. Tutaj też właśnie wszystko ładnie poustawione. Kamidana jest, czyli ołtarzyk domowy. Gin-chan wygląda na bardzo szczęśliwego. Rinek zobaczył ciastko. Już się nie może uspokoić. Dasz mi zjeść w pokoju? Staliśmy
Ciasto i lody, kawa. Fajne miejsce. Wskakuj na ramię i będzie spokój. No problem. Bardzo miła pani zagaduje cały czas tutaj daleko. Właściwie była bardzo rozmowna, nie chciała nas wypuścić. Bardzo sympatyczna pani. Trochę się dowiedzieliśmy o tym miasteczku oraz o browarach sake, które warto odwiedzić w okolicy. I tam właśnie zaraz pojedziemy. Na koniec tego luźnego daily vloga dojechaliśmy do miasteczka Nahari. Idziemy do browaru sake. Natomiast chciałem zauważyć, że w tym miasteczku jest bardzo dużo wież tsunami. To są takie wysokie budowle na kilkanaście metrów, gdzie można się schować w przypadku potężnego tsunami. Tam zazwyczaj są jeszcze na górze jakieś zapasy, woda, jedzenie. I taki widok jest bardzo powszechny w miastach w Japonii nad Pacyfikiem, gdzieś nad morzem, gdzie jest zagrożenie tsunami, tak jak w Fukushimie w 2011 roku. Browar Hamakawa, jeszcze piękny, duży browar, nowoczesny, ale i w takim starym stylu jednak mimo wszystko. Ich sake nazywa się Bijofu. Ono bardzo dobre, musimy kupić, spróbować. Dobra wystawa. Jest mały sklepik, nie ma dużych wyborów, jeśli chodzi o jakieś gadżety. W sumie to jest ich biuro. No to jest menu. Kupiliśmy parę flaszek. Będzie co degustować wieczorem. Flaszki kupione. Wspominałem już kilka razy, że ja teraz się specjalizuję właśnie w sake degustacjach, sake wycieczkach. Tak, prowadzę wycieczki i robimy sake degustacje z klientami. Teraz to oferuję jako część po prostu mojego biznesu, mojej oferty na oprowadzanie po Tokio i nie tylko. Więc staram się odwiedzać różne fajne miejsca, żeby poznać dobre sake i edukować się w tym kierunku. I mam zamiar dalej to robić i będę robił. Więc czasami vlogam, będę wam pokazywał różne browary. I ostatni browar na dziś, Minami Shudzo. Browar Minami. Też piękny, stary budynek. Parkowaliśmy już przed browarem, nie było gdzie. Chodźmy kupić jakieś sake. Nie mówi, że browar jest budynek z 1871 roku. Oryginalny, stary budynek. Piękny jest. Cała ładna etykieta ze znakiem na południe Minami. Wziąłem jedną taką. Zaraz nie ma małych. Jest to około codziennie tylko mały. Ale te małe butelki więcej mogę przedegustować. Idziemy na zakupy w miasteczku Aki. Co ciekawe, tu jest lokalny market i dosłownie stacja obok siebie. Fajne połączenie. Dużo lokalnych produktów. Kupmy coś na kolację. Sake już mamy. Trzeba kupić też coś do jedzenia. Yuzu drink? O, no może spróbujmy. Widzę, że wszystko tutaj robią z yuzu. To jest ta japońska cytryna. Jest ta ocet z yuzu. Wszystko z yuzu, nie? Nawet miód z yuzu. Cała półeczka yuzu. Jakieś słodycze w ogóle, różne rzeczy. No weźmy to do spróbowania. To jest jakiś taki power shot chyba. Nie dużo ma witamin. Bardzo zdrowe, jak bierzemy. Energy shot. Kawa z bohaterem Japonii, Sakamoto Ryoma. Tak, kawa z samurajem, bierzemy. Jak się podróżuje kamperem, to nie zawsze chce się gotować w samochodzie, więc często kupujemy jakieś już gotowe rzeczy. To jest naprawdę tanie. Mamy ryż za 250 jenów. Są takie zestawy z sushi 490. Więc zawsze coś możemy bez problemu kupić na kolację. Tanio, smacznie. Ajko, już kupiłaś dzisiaj ciastka. Już torcik jest, tak? Już wystarczy. Mandziu. To jest specjalność prefektury Koci. Katsuo no tataki, przypalona ryba bonito. Katsuo tataki będziemy jeść w odcinku kolejnym w Koci, gdzie będziemy dużo jeść, z miasta Koci. Tam wam pokażemy miejsca, gdzie to się robi. A to jest bardzo tanie, 500 jenów za taką gigantyczną rybę. Mega. Weźmiemy gotowca, jeszcze sos sojowy jest, wasabi od razu, a szczypiorek, co nie,
650 jenów. Też właśnie ryba bonito, kacyła to taki. Żeby nie było, że tylko my się obiadamy, to mamy tutaj dzika dla Rina. Niami, bierzemy. Nie. Cieszy się. Nie bardzo lubi. Na koniec naszego van life'owego dnia, oczywiście wizyta w onsenie, żeby się wykąpać. Staramy się gdzieś tak na co 2-3 dni chodzić do onseny, czyli na gorące źródła. To kosztuje około 500-800 jenów od osoby, w zależności od miejsca. Tu jest chyba 750 czy 800 jenów. Szybko się wykąpiemy i jedziemy na nasz parking, gdzie dzisiaj będziemy nocować na kolację. Bardzo ładne mają lokalne tablice rejestracyjne z tą rybą katsuo i jakimś takim czerwonym mostkiem, ale nie wiem skąd to jest. Jest napisane Kuoci. Jesteśmy już odświeżeni po wieczornym onsenie. Aiko już tutaj przygotowuje prawdziwą ucztę. Piękna sałatka. Wyciągnęliśmy katsuo no tataki. Sake dzisiaj też jest. Bidziobu. Bidziofu, zebrała się nazywa. Bidziofu. Junmai Daiginjo. 50% polerowania ryżu. Dzisiaj wszystko jest lokalne. Lokalne warzywa, lokalne sake, lokalna sól, lokalny drink z yuzu. I miodu. I miodu. Kaśny, dobry. Bardzo dobry. Spróbuję. Jeszcze. Dobra. Bardzo zdrowie. No, miód i yuzu, nic więcej. Żadnych dodatków. Bardzo... refreshing. Orzeźwiające. Orzeźwiające. Prawie. Kampaj. Kampaj. Na zdrowie. Na zdrowie. Dziękujemy za wspólną wycieczkę i widzimy się w kolejnym odcinku z Kuoci. Trzymać się. Cześć. Moja jest zbrodka. O, jest dobry Junmai Daiginjo. Wow. Good stuff. Rewelacyjne. Dobre.